Tak było przed wyborami w 2006 roku. Rywalizujące na scenie ogólnopolskiej Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej tu w Lubinie szły ręka w rękę. I to dosłownie, bo na jednej kanapie w studiu lokalnej telewizji. Ideologicznie i politycznie na dwóch różnych biegunach, ale przeciwko Raczyńskiemu razem. Nie powiodło się. Mieszkańcy Lubina stanęli po stronie prezydenta. Wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem ponad 65%. Rok 2010 przyniósł podobny scenariusz. Wszyscy na jednego z głównym bohaterem, kandydatem na prezydenta Lubina z ramienia Platformy Obywatelskiej, Markiem Wojnarowskim. Tym razem nie na kanapie, ale przy jednym stole. W przeddzień ciszy wyborczej czterech z pięciu wówczas kontrkandydatów Roberta Raczyńskiego zarzuciło mu kłamstwo w sondażach wyborczych. To perfidna manipulacja, która ma jeden cel. Zniechęcenie naszych wyborców w celu podniesienia szans wyborczych Roberta Raczyńskiego. Wyniki sondaży się jednak potwierdziły. Robert Raczyński wygrał wybory w pierwszej turze, osiągając ponad 72% poparcie. Także w tym roku politycy zjednoczyli siły i postanowili działać wspólnie. Poseł Ryszard Zbrzyzny z SLD, który jeszcze niedawno suchej nitki na Platformie Obywatelskiej nie pozostawiał za rujnujący region podatek od kopalin, dziś już PO lubi. Nie lubi natomiast prezydenta Raczyńskiego i krytykuje go za to, że nie spotykał się ze swoimi oponentami. Pan prezydent przecież miałby okazję o wielu rzeczach powiedzieć, które nawet bulwersują społeczność lokalną, a być może by miał argumenty na to, że nie powinno to bulwersować. Debiutujący w wyborach prezydenckich Krzysztof Olszowiak, popierany przez SLD i PO, boleje nad marazmem, który ogarnął Lubin. To miasto w pewien sposób się zatrzymało, w pewnym momencie się zatrzymało. Dzisiaj tylko i wyłącznie mamy galerię, mamy oczywiście duży PR, który do niczego nie dąży. Skupienie się kandydata nad własnym programem spowodowało prawdopodobnie, że nie zauważył, iż po powstaniu Galerii Handlowej wybudowane zostały obwodnica Lubina, hala widowiskowo-sportowa, powstał park dinozaurów, zniesiono podatek od nieruchomości i wprowadzono bezpłatną komunikację. A jak wiadomo, wszyscy wolą czyny niż słowa. Prezydent Lubina słów swoich oponentów nie komentuje, prosi natomiast o pójście do wyborów. Stąd obowiązują, że trzy ostatnie dni posiedzę wyłącznie apelowaniu do pójścia do wyborów. Dlaczego to jest takie ważne, frekwencja wyborcza? Z prostej przyczyny. Przy niskiej frekwencji, niską frekwencją są zainteresowane partie polityczne. Dlatego, że przy niskiej frekwencji idzie elektorat właśnie upartyjny. Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do 21.